No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam was w kolejnej analizie, bądź jak to woli, komentarzu pro playera. Dzisiaj na ruszt idzie, w mojej prywatnej opinii, najlepszy gracz na padzie obecnie na świecie. Oczywiście mówimy tu o Warzone, Diaz Biffle. Moi drodzy, jestem pod ogromnym wrażeniem tego gościa. Koleś ma chyba tylko 19 lat, średnio na turniejach robi po 25 fragów, średnio na mecz, 25 fragów. To jest jakaś w ogóle abstrakcja. To jest koleś, który keruje praktycznie zawsze swoich teammate'ów. I akurat ten mecz, który zaraz zobaczycie, to jest mecz, który pozwolił wygrać mu 25 tysięcy dolarów na jednym z ostatnich turniejów organizowanych przez organizację e-sportową Guerrillas, coś tam, no po prostu w Ameryce, wiecie, tego jest mnóstwo, w Europie nic się oczywiście nie dzieje. Tak czy siak, Diaz Biffle, tak jak mówię, wielokrotnie na różnych właśnie turniejach, nie mówimy o zwykłym dniu, nie mówimy o zwykłych meczach, tylko na turniejach, gość robi po 25 fragów średnio. To jest w ogóle absolutna abstrakcja, gra na padzie, kontroler gang, wiadomo. No i po prostu muszę wam go pokazać, bo jestem pod olbrzymim wrażeniem. To jest koleś, który prócz movementu, prócz pozycjonowania się w pojedynkach, prócz celności, ma wszystko inne, o czym nawet teraz nie potrafimy pomyśleć. Jakby wszystko. Wszystko ma. Według wielu osób najlepszym graczem na padzie jest Swag, Aidan. Jak dla mnie nie tyle, że nie mają podjazdu, bo to są bardzo podobni poziomem gracze, ale no jak dla mnie Diaz Biffle ma to coś więcej. To coś więcej i przynajmniej od jakichś kilku tygodni no nie schodzi poniżej jakiegoś poziomu, a jak dla mnie tego najwyższego poziomu. Dobra, zaczynamy, bo żebym się rozgadał na samym wstępie. Linki do Diaza macie oczywiście w opisie, jeżeli chcecie sobie go bardziej pooglądać. No i to jest z tego co wiem właśnie meczyk, który dał im 25 tysięcy dolarów. Gra tutaj trójki. W sensie inaczej, jest w składzie z Swagiem i Bują, czyli no Swaga na pewno znacie, Buja to jest gość, który od zawsze grał ze Swagiem, ostatnio dołączył do FaZe dzięki Swagowi, także nie z przypadkowymi osobami, no ale to co na pewno zobaczycie, to co ja zazwyczaj jestem w stanie zaobserwować po gameplayu Diaza, tak będziemy na niego mówili, to jest to, że on bardzo często się po prostu... Inaczej, biega swoimi ścieżkami. Biega swoimi ścieżkami, a i tak daje radę. Wygrywa mnóstwo pojedynków. 1 na 3, 1 na 4, 1 na 2, 1 na 1. No jakby inny poziom. Inny po prostu poziom. Dobra, no to jest super storka, także tutaj nawet jakbym chciał wszystko skomentować, co się dzieje, to nie będę w stanie, bo tutaj aż tyle się dzieje na raz. Biorą rzut, jeżeli chodzi o loadout Diaza, no jako, że to jest turniej, no to gra najlepszymi broniami, jakimi można grać, więc tutaj mamy Auga oraz FFR-a. FFR, co ciekawe, to się dowiedziałem jakby przed tym, jak wrzuciłem ostatnio filmik z nowym FFR-em. Gra tutaj FFR-em dokładnie tak samo ułożonym, jakim ja lubię grać, czyli bez żadnego dodatku poprawiającego recoil, tylko zamiast tego ma Owijkę Serpent oraz Kolbę Rider, co pozwala mu mieć jak największy strafe speed. No i w sumie ciekawe. Ciekawe i fajnie, że akurat on też gra takim zestawem. A jeżeli chodzi o Auga, no to klasyczny oczywiście zestaw do Auga. Nie jestem tylko pewny, czy tam jest Field Agent Grip, czy ten S of OD. Nie jestem w stanie tego po miniaturce stwierdzić, no ale to są po prostu standardowe w większości przypadków setupy do broni, które znacie z YouTube'a i tak dalej, i tak dalej. 5 fragów, początek meczu. Jak widzicie, on absolutnie sam tutaj się porusza. Także to jest to, o czym mówiłem. Znaczy, to też jest jakby kluczowe w turniejach, tak? Żeby jednak być porozdzielanym i dzięki temu więcej fragów robi drużyna, no bo tutaj liczą się drużynowe ilości fragów, a nie pojedyncze, tak? Oni tutaj nie rywalizują oni między sobą, tylko oni są w jednym teamie w tym przypadku. Natomiast no, jeżeli chodzi o pozycjonowanie się, o celność, movement, wow, po prostu wow. Zabił dwóch typów z tego teamu, więc został mu jeszcze jeden, no i ma go tutaj na... O, widział na górze, dokładnie tak.
To, co jest bardzo mądre, co on zawsze robi, bo tak trzeba po prostu robić, gdy podejmujecie pojedynki z przewagą liczebną na korzyść wrogów, to nigdy nie ego challenge'ujcie na zasadzie takiej, że zbiją wam jednego shielda i stwierdzicie, że nie, co mi ten jeden shield. Zawsze musicie zshieldować się, w większości oczywiście przypadków, nie zawsze, ale w większości przypadków no musicie się skewować do fulla, żeby podjąć pojedynki, bo później to będzie kluczowe. Ojojoj, no patrzcie, jak on lata, pływa po prostu między tymi przeciwnikami. Oni nie wiedzą, co się dzieje. Jeszcze jeden. Let's go! No to jest to, o czym mówię. Nie no, kurde. Zniszczeń. To też na pewno sami potwierdzicie teraz. Po takiej akcji w meczu już jesteście tacy... Tak dobrze wam się gra, po takiej jednej akcji, jesteście tacy pewni siebie w większości pojedynków, to dodaje po prostu tyle pewności siebie, że tutaj nie potrafię sobie wyobrazić, jak dobrze się poczuł potem właśnie Diaz. Ale pięknie ich porobił, no 1-3 w ciasnym pomieszczeniu, pływał między nimi, korzystał ze strafe speedu, jaki daje FFR. Fantastycznie, to jest 10 fragów, niestety Swag i Buja wylądowali w Guagu, no ale on jakby gra solo, kompletnie solo. Zauważył typa na dachu. Dużo niecelnych strzałów, ale udało się na szczęście powalić. No i teraz wykorzystuje moment, ewentualnie, gdy oni tam chcą się podnosić, żeby zmienić pozycję. Oczywiście nie potrafił zlokalizować innych wrogów. Nie wiadomo, czy ten koleś ma selfa, czy może nie ma nic i będzie tam leżał. Natomiast on tutaj po prostu porusza się, żeby pozwolić sobie zlokalizować większą ilość wrogów. A nie tak na pałę, wiecie, leci dobić gościa, bo to zazwyczaj kończy się po prostu zgonem. Bardzo ciężko, sami dobrze o tym wiecie, jest tak wyjąć kogoś z traka. No co prawda tutaj była najlepsza pozycja na to, żeby kogoś wyjąć, ale to nie są łatwe rzeczy. Teraz bardzo ładnie slide cancelem wpłynął do budynku, pomógł Bui. No i to jest już niedobra sytuacja. Rywal wie, gdzie on jest. Dostał dwa stany, nie podjechali na jego szczęście. Life pinga dostał od Swaga i to było huge w tym momencie. I złapał kolesie na reloadzie. Teamwork, moi drodzy, teamwork. Life pingi to jest to, co musicie robić, gdy leżycie, gdy giniecie i macie jeszcze możliwość dać life pinga. No life pingi po prostu zmieniają absolutnie pojedynki. No, gdy macie life pinga na gościu, no to doskonale wiecie, co on przez te najbliższe kilka sekund będzie robił, czy was podjeżdża, czy nie. Słyszycie też czasami, że się kewuje, macie life pinga, no rozumiecie, o co chodzi. Ładnie teraz uciekł slide cancelem za budynek, no ale tutaj jakby nie ma przypadkowego wciskania jakichś przycisków. Ja osobiście często przypadkowo skaczę, przez co staję w miejscu zamiast gdzieś uciec za osłonę i takie rzeczy mnie gubią. U nich, u Diaza, to jest wszystko na najwyższym poziomie, tutaj nie ma miejsca na błędy. Swag powalił kolesia na górze, no i teraz zobaczymy, jak on to podjedzie. Powolutku, słyszę, że się podnoszą i to jest idealny moment. Super. Co prawda ten koleś mógł fejkować podnoszenie, do czego też was zachęcam, żeby właśnie fejkować czasami podnoszenie. Gdy wiecie, że ktoś gdzieś tam jest za ścianką, to wiecie, podnosicie, od razu anulujecie podnoszenie, wtedy koleś wychyla, wy się wcelowujecie i zabijacie takiego gościa. No to akurat koleś poszedł na raz, no i to go zgubiło. Ale gdyby sfejkował, to może Diaz by tutaj zginął, gdyby ten koleś się wcelował właśnie w drabinkę, no ale wyszło. Wyszło na plus Diazowi, chwała mu za to. Wziął teraz ducha, a to dlatego, że pewnie was to zdziwi. Osoby grające agresywnie, podjeżdżające budynki, no zazwyczaj wybierają restock, tak? Doposażenie, no bo wtedy macie granaty, macie cały czas granaty na to, żeby podjeżdżać ludzi. Natomiast w sytuacji takiej, gdzie liczy się każdy frag, gdzie liczy się to, żebyście po prostu nie ginęli, no duch jest mocarnym killstreakiem i pozwala po prostu na to, żeby nikt wam nie wszedł na plecy. Dlatego Diaz wziął tutaj ducha, żeby zminimalizować ryzyko przypadkowej śmierci, nie? Przypadkowej śmierci w plecy, gdzie po prostu pojawi się na UAV wrogów, oni go podjadą gdzieś od tyłu, on nie będzie tego widział, nie będzie zdawał sobie z tego sprawy. Rozumiecie, o co chodzi. Dlatego duch. Mimo że zazwyczaj, a raczej zawsze na takich publicznych, zwykłych meczach, no to osoby grające tak agresywnie jak Diaz, no biorą właśnie doposażenie, ewentualnie alarm, ale to jest taki troszkę zamiennik ducha alarm, prawda? On bardziej ostrzega niż pomaga w podjeżdżaniu budynków. 15 fragów już na koncie.
A nie wiem ile ma swag i buja, ale na pewno mniej od Diaza teraz. Bardzo dobre accuracy, celność a Diaza z tego FFR-a bez, powtarzam, dodatku poprawiającego kontrolę odrzutu. Także no to jest naprawdę godne pozazdroszczenia, taka kontrola odrzutu. I zaczną się pojawiać głupie komentarze, że Kronos... Moi drodzy, gdy ktoś gra po tyle godzin dziennie jak oni... Oj, teraz nie zauważył kolesia. Ale na szczęście on nie ma takiej dobrej pozycji względem niego. Skacze, nie trafia prawie nic. Ej, wykorzystał moment, żeby zmienić pozycję. Bardzo ładnie, po raz kolejny slide cancelami. Przepłynął, można byłoby powiedzieć, z jednej lokalizacji na drugą. Troszkę słaba jakość jest tego nagrania, bo to ze streama zgrywane. No ale i tak widzimy, przynajmniej mam nadzieję, że wy widzicie to co trzeba widzieć, czyli po prostu niesamowitą grę Diaza. Ale wracając, mnóstwo pojawia się komentarzy, to już nawet pod moimi gameplayami, gdzie ja widzę mnóstwo takich fatalnych zachowań z mojej strony, albo niecelnych strzałów, że gram Kronosem, no a pod materiałami takiego gościa, no to już w ogóle, tak? Jakby zawsze znajdą się osoby, które uważają, że ktoś gra nieczysto, no ale, no jakby uwierzcie mi, nie chcę tutaj jakby wybielać gościa, ale no ja widzę po nim, no ogromne umiejętności, no jakby to nie jest tak, że słaby gra w sobie Kronosa załatwi i będzie grał tak jak Diaz, no. Jakby ja tu przede wszystkim nie widzę Kronosa, bo często jednak nie trafia troszkę strzałów, bo podbija mu celowi na przykład załoga. No a poza tym, no jakby wszystko inne jest tutaj na tak wysokim poziomie, że to po prostu wygląda jak Kronos, dlatego tak jest. No ale żeby nie było, nie znam kolesia prywatnie, także nie będę oceniał. Ale myślę, że to by już wyszło do tej pory, gdyby tutaj ktoś grał nieczysto. Dlatego takie jest moje zdanie. Po raz kolejny bardzo ładnie wyhaczył kolesia. Celowuje się w domek. O, zbija shielda Semtexem, ale jak widzicie, bardzo bezpiecznie podjeżdża do budynku. A to dlatego, że wie, że przecież ich jest trzech, a on jest jeden. I jakby to są takie rzeczy, które właśnie u pro playerów są normalnością, a u mnie często, czy też u was, możecie dać znać, czy tak jest, no po prostu gdy kogoś powalicie, gdy komuś zbijecie shielda, biegniecie już na pałę jak najszybciej, żeby go dobić, powalić, cokolwiek, a zapominacie, że na przykład jest jeszcze gdzieś jeden koleś i ten jeden koleś kampiący gdzieś za drzwiami, tak jak on tutaj sprawdził, was zabija i to są takie głupie śmierci, bo ten koleś nie był od was lepszy, tak? Wy byście go zabili, tylko że po prostu źle spuszowaliście budynek, za szybko spuszowaliście budynek, no i dostaliście w plecy, a wiadomo, że w tej grze time to kill są tak szybkie, że no raczej nie da się już naprawić sytuacji w takiej, gdy ktoś wam strzela w plecy, jakkolwiek umie strzelać, no zazwyczaj to się kończy zgonem. Wyłapuje teraz dużo kolesi w takich niedogodnych dla nich sytuacjach, na przykład ten koleś wyjeżdżał na lince i to był bardzo prosty frag. Kolejną też rzeczą, wrócę do tego, nagram o tym generalnie osobny materiał, ale jeżeli widzicie kogoś i tak wam się wydaje, że nie ma kompletnie odrzutu w broni, tak jak na przykład w tym przypadku, no to wygląda jakby kompletnie nie było odrzutu, to wizualnie tak to wygląda, gdy gracie na tak zwanym affected FOV. Domyślnie to jest ustawione na independent, czyli niezależne po polsku. Affected nie wiem jak jest po polsku tam w ustawieniach, no ale to jest ta druga opcja od niezależnego i wówczas po prostu przy celowaniu z takich zwykłych celowników, z iron sightów, celowników mniejszych niż chyba trzykrotne przybliżenie, po prostu ekran nie przybliża wam się. On zostaje na takim samym FOV, jakim gracie normalnie. Tutaj to jest prawdopodobnie 110 albo 120 FOV, na jakim gra Diaz. No i wtedy po prostu wizualnie odrzut jest mniejszy, ale tak naprawdę odrzut jest taki sam. Także to jest tylko takie wizualne złudzenie. Nagram o tym osobny materiał, jeżeli chcecie. Dajcie znać, bo to jest coś, co wiele osób źle interpretuje. I nie zdaje sobie po prostu z tego sprawy, że tak to wygląda na właśnie affected FOV. Patrzcie, teraz po raz kolejny, to cały czas to można zaobserwować, on mimo tego, no, że jest w pojedynkach jeden na jeden lepszy od tych wszystkich kolesi, z którymi tutaj podejmuje pojedynki, to bardzo ostrożnie wychyla. W momencie, gdy wie, spodziewa się, że ktoś tutaj jeszcze z teammate'ów, osoby, którą powalił, może być. I tak jak tutaj, minimalnie wychylił, dzięki czemu mógł wrócić za osłonę, sprawdził tak naprawdę, gdzie jest ten koleś, dostał informację dzięki temu, że się tak szybko wychylił, gdzie on jest, no i potem dopiero podjął pojedynek, a nie na pałę wychylił, żeby tylko dobić tamtego. Rozumiecie, o co chodzi na pewno. Jakby cały czas on stosuje niby taką prostą rzecz, ale jak
jakże to jest skuteczne i jakże to jest dobre. Takie po prostu podejmowanie pojedynków. Teraz dostał granat gazowy, który oczywiście nie pozwala celować, więc dobrze na jego szczęście uciekł do tyłu. W ogóle to już są 27 fragi na jego koncie. Nie? To jest jakby abstrakcja, nie? Koleś w tak prosty sposób, bo to prosto wygląda, zrobił 27 fragów, złapał teraz dwóch kolesi. Wow! No i oczywiście mi ciężko na żywo, bo ja pierwszy raz widzę ten gameplay, zwrócić uwagę, czy też wytłumaczyć wam, jak ważne jest pozycjonowanie się w pojedynkach. Ale zauważcie, że on praktycznie zawsze ustawia się w lepszej pozycji niż wrogowie. To nie jest przypadek, moi drodzy. To są tak naprawdę tysiące godzin doświadczeń, dzięki czemu on wie, gdzie lepiej jest w tej sytuacji uciec, za jaką osłonę, z którego miejsca zacząć strzelać i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ciężko mi tutaj na żywo szczególnie wam wytłumaczyć. Mi to jest czasami ciężko zrozumieć i wytłumaczyć, bo ja nie potrafię na takim poziomie dobrze pozycjonować się w pojedynkach, jak właśnie pro playerzy typu Diaz. Ale gdy tak spojrzycie na to chłodną głową, to zauważcie, on praktycznie w każdym pojedynku, jaki podejmuje, jest dobrze ustawiony. To nie jest tak, że ktoś go łapie na otwartym terenie, to nie jest tak, że wyskakuje na trzech typów bez osłony. On zawsze jest dobrze ustawiony. I to jest coś, co pozwala właśnie zdobywać tyle fragów, ile on zdobywa. Moi drodzy, to są 32 fragi w tym momencie. On praktycznie cały mecz gra solo tutaj na trójki. Nieprawdopodobne. Teraz dwa proste fragi w plecy. Koleś ma selfa prawdopodobnie. Czy uciekł, czy leży tu? Nie, leży, okej. Oj, teraz ma słabą pozycję, ale jak widzicie, nie strzela się, będąc na słabej pozycji, co niektórzy by zrobili. Uciekł, bo nie ma co strzelać się, będąc w tak fatalnej pozycji, mimo że pewnie aimowa jest lepsza od tamtego golesia. Po raz kolejny to samo. Próbował wychylić, oddał kilka strzałów, ale widział, że ciężko będzie powalić tego kolesia, więc przestał strzelać. Uciekł i teraz zmienia pozycję do podejmowania kolejnych pojedynków. W międzyczasie na jego szczęście trafił tutaj na kolesia, który był w innej krainie, w mięsnej krainie był. No i cały czas. Obijają go ludzie, zmienia pozycję. Jakby oni kompletnie nie wiedzą, gdzie on się będzie znajdował. Patrzcie, teraz ten koleś nie wie, gdzie jest Diaz. Ten, z którym się wcześniej strzelał, też nie wie. To są takie detale. To są detale, które robią tak naprawdę całą grę. Które pozwalają wam nie ginąć w głupi sposób, a zdobywać przy tym mnóstwo fragów. W międzyczasie Buja i Swag zabili jakiś team. Ja jestem ciekaw, ile oni mają fragów, Swag i Buja, bo no 35 to jest w ogóle jakaś abstrakcja. Na turnieju 35 fragów. Wziął traka, ucieka. Nie wiem, czy się będą grupowali teraz. Nie. Diaz tutaj absolutnie nie zamierza się grupować. Znowu samemu będzie szukał ofiar. Jak widzicie, kompletnie odpuścił tego kolesia tam na mięcie. A to dlatego, że to jest bardzo niewygodny budynek do podjechania. W momencie, gdy ktoś pilnuje tam schodów, gdy ktoś jest na górze. Wrócił się w miejsce, w którym czuje się pewniej, czyli pod straż pożarną. I tutaj ma trzech gości. Zobaczymy, jak to rozwiąże. Okej. Patrzcie, robi sobie high ground, bo wie, że dwóch kolesi jest na tym półpiętrze. Przynajmniej dwóch. Dzięki czemu liczy na to, że może ktoś tutaj wyjdzie właśnie na daszek i to będzie prosty dla niego frag. O, widzicie? Dokładnie tak. Złapał kolesia wychodzącego na daszek. Jakby prosto to wyglądało, prawda? On tylko wyszedł na górę, zrobił sobie high ground, koleś wybiegł na daszek i zdobył prostego fraga. Ale no ilu z nas... Uuu, ale teraz laser koleś w powietrzu dostał. Ale ilu z nas by po prostu próbowało w prostszy sposób podjechać tamtych kolesi na straży pożarnej, tymi schodami na pół piętro, przez które bardzo często, bardzo ciężko jest kogoś podjechać, tym bardziej dwie osoby wcelowane w te schody. No widzicie, no to są takie naprawdę detale, z których korzysta cały czas Diaz i cały czas on po prostu jest w lepszych pozycjach niż wrogowie. No teraz bardzo prosty frag, widział, że ten koleś ląduje na zrzucie. Wyskakuje zza osłony, w tym przypadku z okna, przez co ma przewagę nad kolesiem będącym wcelowanym w niego. Come on, D! 38 fragów.
Teraz go chłopaki z teamu, czyli Swaggy Buja, podbudowywali. Jakby hype'owali go, nie? Że 38 fragów, no czyli muszą mieć mniej niż on. Ja myślę, że oni łącznie nie będą mieli tyle fragów co on, ale zobaczymy na sam koniec. Zostały dwa teamy, 6 osób, czyli prawdopodobnie 3-2-1, a raczej na pewno 3-2-1. Potrójne BSP, żeby poznać położenie wrogów. Jeden jest w ogóle w powietrzu. O, ten tutaj na storage. Nie, czekajcie, ten na storage. Nie, ten na storage jest tutaj na storage. Laser. Okej. No i zostało dwóch ostatnich kolesi. Czy będzie 40 fragów w tym meczu? Gdyby mu zostawili dwóch ostatnich, to byłoby 40 fragów. Tak czy siak 38. To jest, moi drodzy, jakaś w ogóle abstrakcja, no. Ja najwięcej miałem 32 fragi. Też na trójkach. Ale no na turnieju wywali 30. Wow. Okej, okay, no nie będzie 40, bo... A, ten dopiero lądował. 39. A może będzie? Swag powalił tego jednego. Będzie 40 bomb, czy nie będzie? Okej. Okay. Teraz jest jakaś przebitka właśnie z tego turnieju. To jest ta akcja, z którą ja się też tak nahypowałem, pamiętacie, na TrainStation. 39. Fragów Diaz, łącznie Swag z Bują, czyli też bardzo dobrzy gracze. 37. Wow. Moi drodzy, to był Diaz Biffle. Linki do jego sociali. Oglądajcie jego materiały na YouTubie. Jego streamy macie w opisie. Dla mnie aktualnie top 1 graczy na padzie na świecie. Ja jestem pod wrażeniem. Mam nadzieję, że wy również. No bo jak tu nie podziwiać tak utalentowanych graczy Warzone. Coś pięknego. Moi drodzy, jeżeli ta analiza, ten komentarz na żywo wam się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę, komentarz dla zasięgów oraz oczywiście, jeżeli jakimś cudem nie subskrybujecie, to również jest subskrypcję. A ja już się z wami żegnam i do usłyszenia już jutro. Mówił Goldzor. Na razie.